Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. Na samym początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapaczy w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, moi drodzy. A w dzisiejszym odcinku zaczynamy żniwa w sezonie 17. Słuchajcie, moi drodzy, wiem, że mam w cholerę rzepaku. Pamiętam o tym. Mam nadzieję, że wy też to wiecie i że też o tym pamiętacie. Natomiast tutaj na tym polu numer, to jest co, 19 to jest, na to wychodzi, na tym polu numer 19, tam już widzę, że mi urosło, a rzepak nadal jeszcze rośnie i on prawdopodobnie będzie dojrzały. Ciekawe, czy się zmieniła tutaj cena za to pole, nie, dalej jest 87%, więc trochę słabo. Nie, my sobie musimy tam puścić pracownika, w sensie, no puszczę sobie ziomka na tej ciężarówce, niech on tam sobie jedzie. Słomy na pewno tam z tego pola zbierał nie będę, bo no nie widzę takiej potrzeby. Ostatnio nazbieraliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo słomy, więc no tutaj no bez sensu. Bez sensu uważam, żeby zbierać w ogóle słomę znowu. Łąkę, czy będę kosił? Kurde, no leży to pole kawałek. Można by było pokosić z jednej strony, a z drugiej strony no niekoniecznie, bo to wymaga od nas pracy. Jeszcze zobaczymy, jeszcze zobaczymy. Gdzie ja mogę puścić tego pracownika? Najbliżej to będzie chyba elewator zbożowy GHB. Więc tak też zrobimy. Niech on tam sobie dojedzie. Elewator zbożowy jest. Jedź, majster. Mam nadzieję, że on tam dojedzie bez problemu. A co my musimy zabrać? My musimy zabrać naszego New Hollanda CR1090. Słuchajcie, lecimy tam sobie na kołach oczywiście. Header wszystko mamy. Zatankowany? No tak nie do końca. Więc trzeba by było go chyba zatankować gdzieś po drodze. Może starczy, zobaczymy. Jak będzie mało, to najwyżej gdzieś tam, wiecie, wyskoczymy i podjedziemy sobie po prostu na stację, żeby zatankować. No, mam nadzieję, że... Też tak wydaje mi się, że... O, teraz lepiej. Też tak jakoś tak za wysoko siedzę. No trudno. Więc tam trzeba będzie podjechać. No i zaczniemy sobie żniwa od tam, chyba jest jęczmień, z tego co pamiętam? Jęczmień na to wychodzi, bo jęczmień jest taki ciemniejszy. Nie no, nadal tak jakoś... Czekajcie, może o tak? O, tak, teraz jest lepiej, dobra, bo tak to siedziałem, jakbym miał z 2,5 metra za tą kierownicą. Teraz jest troszeczkę wygodniej. Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jak sądzicie, ile hektarów ja tego rzepaku mam. A w następnym odcinku się oczywiście o tym dowiecie, bo w tym nie chcę wam zdradzać wszystkiego. Mniej więcej wiem ile, ale... tak sobie pomyślałem, że w ogóle ja ten rzepak to musiałbym pierdyknąć na strzała i wtedy miałbym pewność, ile tych hektarów faktycznie jest, bo niestety, ale pokazuje nam tutaj na przykład, wiecie, objętość, znaczy wielkość terenu, a nie pola, które się znajduje, co jest bardzo dużym minusem i cały czas powtarzałem to jak mantrę dosłownie, że wkurza mnie to, że po prostu nie mamy możliwości zobaczyć, ile faktycznie mamy hektarów realnego pola do opierdzielenia. Ta zazwyczaj nam pokazuje tylko i wyłącznie tą właśnie strefę, jeśli chodzi o cały obszar, to nam podlicza. No i to mnie troszeczkę denerwuje. Podejrzewam, że was też trochę to będzie denerwowało, no ale to jest farming, tego nie przeskoczysz, tego nie zrozumiesz. Niemcy też trochę, tak wiecie, chyba nie podchodzą do tego aż tak poważnie, nie liczą się z każdym hektarem, tak jak my Polacy. My to nawet, wiecie, na łyżeczki potrafimy odmierzać, czy na pięści. Także uwaga, nie? Oczywiście ruch AI tutaj mam wyłączony, bo nie dałoby się z nimi ujechać. Tym bardziej, że Niemcy zrobiły wąskie drogi. I takimi właśnie bykami, jak tutaj mam, no to ciężko by się było z nimi gdzieś tam mijać na tych drogach. Myślałem nad zakupieniem drugiego kombajnu. Jak widzicie, 962 tysiące. Ostatnio skończyliśmy na około 500. Ale 2 miesiące mam przewinięte, więc chcąc czy nie chcąc, biogazownia dalej tam funkcjonuje, funkcjonują fabryki. Gdzie mogę, to coś tam sobie od czasu do czasu dowożę, czegoś jeżeli brakuje. Natomiast no jajka automatycznie się też sprzedają, te kurniki też mam całkiem spore. Znaczy jeden, ale on jest na fulla tam zrobiony, więc te kury tam są dosyć produktywne. Jeżeli chodzi o kwestie jajek i mają fajne żytko, tam fajnie sobie karmię je czasami. Oczywiście jedzenia nie brakuje. Co zrobiłem jeszcze w międzyczasie, to pościeliłem krowom słomy, bo nie miały już prawie słomy, więc tam im troszeczkę dorzuciłem. Jeden paszowóz im tam wiozłem z tą słomą i tam mają, czyli w sumie tam 26 tysięcy litrów. Jedna kostka została jakby w kawałeczku, czyli tam 1000 litrów zostało w tej kostce, więc tam później to sobie wykorzystam do jakichś kolejnych
czy to do TMR-u, czy to właśnie do ścielenia, bo nie wiem, ile tam teraz zostało tej słomy, nie sprawdzałem, bo tak co miesiąc staram się nie zaglądać, inaczej bym, wiecie, nie miał czasu na inne jakieś prace. Tutaj widzę, że całkiem sprawnie mi idzie ta jazda. Myślałem, że będzie gorzej, ale tak wiecie, 5 minut dolecieć na to pole, no to będzie spoko. Małe wprowadzonko było. Także jeszcze raz podkreślam, zachęcam do pisania komentarzy, jak sądzicie, ile ja mam hektarów tego rzepaku, bo sam jestem tego ciekaw w sumie, ale wy się dowiecie o tym dopiero w następnym odcinku, a najprawdopodobniej na koniec następnego odcinka, bo wtedy już będę miał rzepak z bańki. Zastanawiałem się, czy nie pierdyknąć go na live'ie, ale chcę nagrać jeszcze trochę, jeszcze parę odcinków, bo zaraz Cyberpunk, zaraz Assassin's Creed, zaraz będzie Alan Wake 27 października, więc no, jest kilka gierek, które naprawdę chciałbym pograć, chciałbym to nagrywać na spokojnie, część też na live'ach, też będzie City Skylines, ja tak wiecie, mocno cisnę sobie do przodu, tak żeby mieć parę tych odcinków dla was, przynajmniej jeden odcinek tygodniowo muszę mieć dla was. Ten odcinek najprawdopodobniej będzie zawsze w niedzielę o tej godzinie 12, jeżeli będę miał taką możliwość, to będę właśnie wtedy wam go emitował na tym kanale. Dobra. Lecimy. I ja już jestem chyba przy tym polu, mi się wydaje, nie? Patrzcie, to jest to takie duże, bo to jest moje? Mi się wydaje. Tutaj nie posypię jakoś grubo, bo to jest chyba to moje pole, nie? Jo. Dobra, to jest moje pole. A tam jest ziomek w ciężarówce, niedaleko jest elewator, więc on tam sobie siedzi. Dobra. Możemy tu już rozłożyć kombajn. Piękny potwór, pięknie, fajnie. Mnie się podoba. Header złożymy. Chyba w... Czekajcie, w którą stronę będzie mi wygodniej? Chyba w tę drugą. Ale pierdykniemy sobie tu poprzeczniaczka. I słomy stąd już uzgodniliśmy, że słomy stąd nie zbieramy, nie? No, dobra, rozdrabnia. To co, lecimy. Zastanawiam się, ile tutaj posypię, ale też nie spodziewałbym się jakoś turbo dużej ilości. Łyczek kawusi zrobimy, bo to wiecie, roboty to tutaj będzie co... No, na parę godzin? Nie, na parę godzin to chyba nie. O, ominąłem kawałek. Trzeba być dokładny, bo to pieniądze są. I to oczywiście pójdzie sobie do młyna. Na cały header tutaj cisnę. To pole, jak będę uprawiał, no zobaczcie, że ono ma całkiem spory potencjał do tego, żeby je powiększyć. Więc ja tutaj nie będę ściemniał, ja to pole będę na pewno powiększał, bo... No warto, nie? Przede wszystkim. Możecie też pisać w komentarzu, co powinienem zasiać na kolejny sezon. Zastanawiałem się nad soją, sorgo, może coś w tym stylu. Bo też już nie chcę się pchać aż tak w kiszonkę. Wiadomo, ta biogazownia naprawdę przynosi ogromne zyski. Ale już to jest takie, wiecie, ja sobie tą farmę cisnę, ja się na tej farmie chcę dobrze bawić, mi się to podoba, bo to jest, wiecie, to jest coś, co zbudowałem sam, coś, nad czym poświęciłem mega dużo godzin, coś, no naprawdę, ja jestem z tej farmy, jestem prawie tak dumny, jak z, czekajcie, to jest Baleron, z Ehrengradu w 19, z tej niemieckiej mapki. Tam byłem, no, tam mi się mega podobało, jak ja to sobie zrobiłem tam. No i serio, jeśli mam być szczery, to jest chyba najładniejsze gospodarstwo, jakie do tej pory i najbardziej wypasione. Też tak właśnie byłem mega dumny z tego gospodarstwa, bo ja to gospodarstwo zrobiłem, wiecie, praktycznie od podstaw. Tam mało co zostało, w sumie finalnie to został tylko i wyłącznie ten dom farmera z oryginalnych budynków, a reszta to było coś, co sobie sam stawiałem. Wiadomo, że to przebudowywałem z czasem, bo tutaj coś usunęliśmy, tu coś dodaliśmy, ale byłem z tego mega zadowolony. Ej, co jest? Ty już?
50% dopiero. No, a tu już mi pika, nie? Może sobie wyłączymy ten ekran? A, bo nie jest mi aż tak potrzebny. O. I linie cały czas się świecą. A, już się nie świecą, okej. Myślałem, że coś się spierdzieliło. Dużo tego będzie. Ja się nie spodziewałem, że aż tyle. No i ciekawe, ciekawe. Dajcie w ogóle znać też, jeżeli oczywiście oglądacie i macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, czy wy macie jakieś takie swoje gospodarstwa, na których jesteście, tak wiecie, mega zaangażowani. Zrobiliście to praktycznie od podstaw. Włożyliście to setki godzin. Podejrzewam, że niektórzy może nawet i tysiące godzin niektóre gospodarstwa włożyli. Ale zastanawiam się właśnie, czy też macie takie poczucie dumy czasami z tego, że gdzieś tam pierdyknęliście takie gospo, na które poświęciliście naprawdę, wiecie, turbo dużo czasu. I jesteście z tego tak zadowoleni, że no, na samą myśl to aż macie banana na gębie, nie? Zaraz tak zrobimy. Czy ja potrzebuję, żeby on mi tu podjeżdżał? Nie, na razie nie potrzebuję. Ja sobie na razie będę sam jechał, zaraz do niego skoczymy. Podjadę sobie, wysypiemy. Tam z tego co pamiętam, tu mamy 12. Chyba całe pole raczej wejdzie w tą przyczepę tam. Nie powinno być z tym problemu, bo tam wchodzi coś koło 60 tysięcy litrów, chyba 55, jak dobrze pamiętam. Nie brałem tej przyczepy przeładunkowej, no ze względu na to, że no wiedziałem, że tutaj akurat nie, znaczy ja nawet się spodziewałem, że tu będzie w ogóle mniej towaru. No ale jest i tak całkiem sporo, uważam. O, dobra, będziemy hamować. I ja trzeba wystawić i lecimy po ciężarówkę. No fajnie robota idzie, jakoś tak mi się nawet dzisiaj, wiecie, czasami mam tak, że jak właśnie prowadzę jakieś żniwa czy coś takiego, może dlatego, że właśnie, nie wiem, czasami odnoszę takie wrażenie, że im więcej wykorzystuję autodrive'a i crossplay'a, tym mniej trochę się cieszę z tej gry, a jak na przykład nie mogę ich wykorzystywać, to nieraz mam takie wrażenie, że zależy od roboty, nie? Ale tak jak na przykład teraz mam taką mega ochotę, bo normalnie bym sobie ustawił autodrive'a i miałbym to gdzieś, wiecie, w czterech literach, on by sobie podjechał, ja bym mu wysypał, mógł sobie jeździć tym kombajnem, ale czasami właśnie fajnie jest tak sobie porobić wszystko samemu, na spokojnie, puścić sobie jakąś muzyczkę, co za chwilę uczynię i zrobimy małe cięcie. Ja sobie posłucham trochę muzyczki, pokoszę resztę, sam pokoszę, sam. Nie będzie tu kosił żaden pracownik, ja będę kosił. Chociaż czasami uważam to za trochę taką stratę mojego czasu, bo jak wiecie, czas to pieniądz, ja dla was nagrywam też te odcinki. Pól mam całkiem sporo i czasami na przykład podchodzę do tego w taki sposób, że no, nie wiem, powiedzmy, znaczy nie tak, nie, może nie tak, czasami robię tak, że po prostu nagrałem jakiś odcinek dla was, nie? I coś tam jest do obrobienia, to sobie zostawiam farminga w tle, on sobie tam, tutaj sobie pracują ci moi pracownicy, ale najczęściej to robię w takich pracach poza zbiorczymi pracami, bo akurat żniwa to chyba wszyscy z nas lubią. Najczęściej to właśnie wykorzystuję sobie w takich robotach jak jakaś tam orka, nie wiem, czasami siewy, czasami na przykład no, zbieranie kamieni czy jakieś wapnowanie, no to już naprawdę mnie to w ogóle nie jara. Te kamienie tutaj mam włączone, ale to jest chyba pierwsza i ostatnia mapka, na której mam te kamienie włączone, bo one to jest jakaś taka, uważam, że porażka, jeżeli chodzi o system tych kamieni. One powinny występować, wydaje mi się, raz na 3-4 lata powinniśmy je zbierać, a nie co roku. Że na tych polach po tym zaoraniu i tak dalej, że te kamienie nam się wydupcają na pole. Teraz robimy szybkie cięcie i za chwilę wracam do was, moi drodzy, z pełnym zestawem informacji, ile udało nam się zebrać tutaj na tym polu, no i oczywiście ile hektarów żem pokosił. Dla ciekawskich zostańcie na dłużej. No, słuchajcie, widzowie, jestem troszeczkę zaskoczony, bo okazuje się, że obrobiłem jakieś 3,4 hektara. No i mamy pełną przyczepę, no praktycznie pełną, bo za chwileczkę zobaczycie, ile nam tutaj zostało. Ja powiem tak, że chyba cofnąć to ja nie dam rady z tym towarem.
Ja może zrobię nawet inaczej, wiecie, ja może nawet podjadę tutaj kombajnem, ja mam nadzieję, że w ogóle uda się wyjechać z tego pola. Jak sobie podjadę tutaj kombajnem, wysypiemy, ja puszczę pracownika, żeby sobie tutaj kosił i wezmę przyczepę i pojadę sobie wysypać to, no do młyna w sumie, chyba w młynie tam będzie najbezpieczniej temu jęczmieniowi. Także za chwileczkę sobie tam podskoczymy, ale najpierw muszę wysypać. Mam nadzieję naprawdę, że uda się wyjechać, bo dwa zbiorniki to było tam jakieś 49%, więc tam w sumie zostało nam 51%, jeden już wsypałem, teraz wsypuję drugi, powinniśmy mieć jakieś 98% zapełnienia, jeżeli chodzi o tą przyczepę. No i spoko w sumie, bo nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku, jeżeli chodzi o ilość towaru, jaka zostanie tutaj zebrana z tegoż pola, bo też w sumie jak to przerobimy sobie na mąkę, no to powiedzmy, że około 300 tysięcy, nie licząc naszej pracy, powinniśmy zgarnąć z tego pola po przerobieniu na mąkę. 300, może nawet trochę przesadziłem, ale jakoś 250, co jest praktycznie połową wartości tego pola, więc w przyszłym roku już to pole będziemy mieli jakby zwrócone i to cieszy. Pieniądz nie śmierdzi, jak to mówią. A tak jak mówiłem, teraz muszę sobie tutaj zatrudnić pracownika, no bo muszę jechać tą przyczepą. Nie, czekaj, bo ja cię za blisko cię tu posadziłem i zostawisz taki pasek. Ja już znam te wasze sztuczki, gnojki. Hamuj! Kurna rakieta! Jedź! Co by mi wstydu, żebyś mi nie przyniósł? No a my zgarniamy tutaj naszego jegomościa i zobaczymy, czy się w ogóle uda wyjechać z tym towarem. 97%, no troszeczkę się pomyliłem, ale niedużo na szczęście. Tutaj widzę, że z górki to jeszcze jako tako jedziemy, ale będziemy przedłużać, widzimy się w młynie. Dobra, ja już dolatuję sobie do młyna, słuchajcie, i właśnie dostałem komunikat, że pomocnik B ma pełen zbiornik, co oznacza, że nasz kombajnista już nakosił pełen kombajn dosyć szybko. Nie ma co kryć, a no wydaje mi się, że dopiero połowę zgarnęliśmy. I podejrzewam, że następna akcja będzie taka, że następna akcja będzie pewnie taka, że zapełnimy przyczepę i będę miał jeszcze coś w kombajnie i powinno być pole załatwione. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tutaj sobie puszczę też go chyba od razu już do tego elewatora GmbH. Ale to i tak nic nie zmienia, bo to mi nic nie daje, nie. To i tak by nic nie dało. Ja muszę tam po prostu podjechać ze względu na to, że i tak nie mam gdzie z kombajnu wysypywać. Więc i tak muszę tam podlecieć szybko tą ciężarówką. No i bierzemy się dalej za koszenie. Słuchajcie, mogę zacząć śmiało wróżyć, bo sprawdziło się to, co mówiłem. Mam nadzieję tylko, że zmieści się to do kombajnu na strzała, bo tamtą przyczepę już mam znowu pełną. Więc, no, wydaje mi się, że nie będę już tutaj musiał przyjeżdżać i z tym kombajnem, z tym ziarnem w kombajnie polecimy sobie po prostu już normalnie. Tutaj oczywiście teraz zatrudnię sobie pracownika, no i muszę jechać znowu z przyczepą do młyna, żeby to wysypać i zobaczymy. Zobaczymy, czy będę musiał tutaj wrócić ciężarówką. No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że uda się tym kombajnem podjechać na gospodarstwo. No i ten jęczmień zostanie ewentualnie wysypany do silosu na gospie. Będę miał przynajmniej dla kur. No dosłownie najgorzej, powiem wam, widzowie, bo zobaczcie, tylko tyle nam zostało, co prawda. No ja już nie będę wysyłał tej ciężarówki, bo ona w sumie nawet się nie mogła wysypać do fula w młynie. Więc no teraz nie będę po prostu tutaj już podjeżdżał. Podejrzewam, że z 500 litrów będzie tego towaru tutaj. Ale nie będę podjeżdżał. Teraz musimy co zrobić? Muszę rozłożyć. Dobra, pyk. Okej, gdzie jest dyszel? Tam jest dyszel. No i co, lecę z tym oczywiście na gospodarstwo. Oczywiście musimy też zobaczyć, ile tu było faktycznie tych hektarów. Czekajcie, i ile w sumie udało nam się zebrać, nie? Bo to też jest dosyć istotne. Słuchajcie, obrobione hektary 7,5. Cały obszar ma ponad 14, prawie 15 hektarów, co tylko i wyłącznie pokazuje, że no nijak to się ma, bo też ten obszar sięga nawet tam z drugiej strony drogi, tam są drzewa, tam możemy sobie zasadzić więcej drzew w sumie, przez te drzewa wyciąć i zrobić sobie tam też kawałek pola. Co ważne, czy mamy tu jakąś informację, ile zebraliśmy dzisiaj? Nie mamy takiej informacji, mamy tylko po prostu ile hektarów. Nie ma ile litrów, ile zebrane hektary, cały czas mamy tutaj
Czas obrabiania. Missing statistic drive, nie wiem o co chodzi. Czas gry, godzina 20, czyli godzinkę 20 poświęciłem na ten odcinek, żeby go dla was nagrać. Docencie to w postaci łapeczki w górę, subskrypcji kanału. Zachęcam oczywiście. Do usłyszenia już wkrótce na wielkich żniwach rzepaku, gdzie zapewne tego zbierania będzie w hektarach licząc. Podejrzewam, że grubo ponad 50 hektarów powinniśmy stuknąć. Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję, ale czy tak będzie, no zobaczymy. Trzymajcie się. Hej!